Robert Knap, witam Państwa w programie Warto zauważyć w mijającym tygodniu. Nasi goście to redaktorzy naszego dziennika, pani Aneta Przysiężniuk-Parys. Witamy w studiu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z nami także pan redaktor Artur Kowalski z naszego dziennika. Witamy, szczęść Boże. Szczęść Boże. Oczywiście rozpoczniemy od tematu, który w ubiegłą niedzielę był tematem numer jeden, a mianowicie pogrzeb pułkownika już Zygmunta Szendzielarza, Łupaszki. Spoczął na Powązkach. Zobaczmy materiał. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Podczas homilii ksiądz biskup wskazywał, że jesteśmy zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby żaden z żołnierzy niezłomnych nie pozostał bezimienny. Czyny żołnierzy niezłomnych zasługują na pamięć i wdzięczność całego narodu, dodał biskup polowy Wojska Polskiego. Pułkownik Łupaszka dwa razy składał przysięgę na wierność Rzeczypospolitej i za każdym razem pozostał jej wierny. Chociaż została rozwiązana Armia Krajowa, nadal kontynuował walkę, będąc przekonany, że jeśli zajdzie taka potrzeba, trzeba umierać za Polskę. Prezydent Andrzej Duda mówił, że mimo iż po tylu latach pułkownik Łupaszka doczekał się godnego pochówku, to godności nigdy nie utracił, a poprzez bohaterską śmierć i cierpienie za ojczyznę ma godność na wieki, zarówno on, jak i jego towarzysze broni. Dziś, po 65 latach, poprzez odnalezienie doczesnych szczątków pana pułkownika, poprzez pamięć o bohaterstwie żołnierzy niezłomnych, poprzez te państwowe uroczystości pogrzebowe, przywracamy godność Polsce. Godność, którą ci, którzy kiedyś katowali i zamordowali. Prezydent zwraca uwagę na trudności i prześladowania, jakie spotykały te osoby ze strony komunistycznych władz. Zygmunt Szendzielarz był jedną z ofiar komunistycznej bezpieki. W czasie II wojny światowej dowodził 5. Brygadą Wileńską Armii Krajowej, walczącą z wojskami niemieckimi i litewskimi jednostkami oraz wrogo nastawioną sowiecką partyzantką, mówi dr Marcin Paluch, historyk. Trzeba o tych dowódcach pamiętać i wiedzmy, że tacy dowódcy trzymali tą konspirację długie lata po wojnie i zwalczali i toczyli skuteczne boje z sowiecką okupacją. Na uroczystościach obecna była również rodzina pułkownika Łupaszki. Wychodzą z cienia prawdziwi bohaterowie Rzeczypospolitej. Patrz, patrz Łupaszko na nas z nieba, jak w Twej chwale będziem brodzić. Twego ducha było trzeba, by ojczyznę oswobodzić. Wyzwolić z więzów nieprawości, zła, kłamstwa, poddaństwa, zaprzaństwa, by pozbyć się fałszywych przyjaciół i zdjąć z sokołów obcych bohaterów. Miejsce pochówku pułkownika Zygmunta Szendzielarza Łupaszki przez lata nie było znane. Jego szczątki zidentyfikowano dopiero w 2013 roku w wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez IPN na wojskowych Powązkach. Tak jak powiedział prezydent, przywracamy godność Polski, wychodzą z cienia prawdziwi polscy bohaterowie. Ale to 65 lat, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą. Tak, ale to pewnie i tak duży sukces, bo myślę, że ci, którym zależało na tym, żeby ta prawda nigdy nie była ujawniona, nie spodziewali się, że jednak taki ważny dowódca zostanie jednak jego ciało odnalezione, jego prochy już właściwie. I że dojdzie do tak pięknych uroczystości, w których uczestniczy, przede wszystkim uczestniczą rzesze młodych ludzi, które pamiętają i ta pamięć zostaje przywracana. Także jest to bardzo istotne, bardzo ważne, że jednak po tylu latach pamiętamy i ta pamięć wróciła, że nie udało się to, co zamierzali kaci sowieccy. W nawiązaniu tutaj do wypowiedzi pana prezydenta, rzeczywiście to jest uhonorowanie i pana pułkownika Łupaszki, ale przede wszystkim to jest przywrócenie
Tak, to jest przywrócenie tej godności Polsce, ale przywrócenie też, co jest może w ogóle takie najbardziej istotne, bo to kim był pułkownik Łupaszka, no to się nie zmieniło przez lata, tylko że teraz mamy przywrócenie tego bohatera nam wszystkim, teraz żyjącym młodemu pokoleniu i też dzięki tym właśnie uroczystościom państwowym przywrócenie już właściwie na wieki, na karty historii, uhonorowanie tego bohatera. Następne pokolenia będą już wiedziały, kim był, z czym się wiązała ta jego walka. Ja bym chciał Państwa zapytać o to, czy to przywracanie pamięci właśnie w przeddzień pogrzebu pułkownika Łupaszki, jak Państwo oceniacie wkład mediów w to? No tutaj pojawiły się różne wpisy, mówiąc tak właśnie o ogólnie pojętej sferze medialnej. Niektórzy próbowali dezawuować jednak dokonania chociażby Łupaszki i powtarzać to, co mówili właśnie wtedy 65 lat temu o takich ludziach, o takich bohaterach jak on, jak jemu podobni. Czyli jako bandytach, jako ludziach, którzy zabijali cywilów, a prawda jest przecież zupełnie inna, bo oni wymierzali wyroki tak, na NKWD-stach, na ludziach, którzy byli bardzo... I na bandytach. Na bandytach, tak, tylko w innym tego słowa rozumieniu. Tak? Także niestety pojawiły się tutaj głosy w mediach ludzi, którzy próbują jednak walczyć mimo wszystko, tak jak wtedy walczyli komuniści, walczyć z bohaterami i z przywracaniem ich godności. Rozumiem, że pan redaktor tutaj tym pytaniem nawiązuje do tych złych recenzji. Niekoniecznie. Bo my na naszych łamach piszemy jak było, ale odnośnie jeszcze właśnie do tych negatywnych jakichś komentarzy, to też... Czy to jest dziwne? Nie jest dziwne, bo na pewnych łamach zawsze, kiedy w przeddzień naszych świąt narodowych czy świąt kościelnych mamy, pojawiają się publikacje, które szkalują polski patriotyzm, te wydarzenia ważne dla nas historyczne, czy wydarzenia związane ze świętami kolejnymi. No i mamy na przykład takie sytuacje, że do rangi bohatera urasta na przykład profesor Bauman, tak? Socjolog, który służył systemowi, jest przez media, dla niektórych jest bohaterem, tak? A tutaj o Łupaszce mówi się jako o bandycie, tak? Także to jest takie niepokojące, ale jednak jest też jakimś znakiem czasu, także jakby te w przypadku, w konfrontacji z tym, co się mówi na przykład o Baumanie, no nie dziwią głosy potępiające, tak, Zygmunta Szyndzielarza. I to zazwyczaj z tych samych gardeł. Tak, dokładnie. Ale w takiej sytuacji, jak widzimy, kto kim jest teraz w Polsce. Zresztą w ogóle jest taki też trochę chichot, bo przecież na Powązkach, tak, teraz pochowany jest pułkownik Łupaszko, ale też gdzieś tam obok w kwaterach leżą ludzie, którzy służyli. Kondukt żałobny mijał między innymi... Właśnie. Służyli poprzedniemu systemowi, więc tutaj bohaterowie leżą obok tych, którzy walczyli z takimi... Ale też właśnie to, co Aneta też powiedziała wcześniej, bardzo wielu młodych ludzi uczestniczyło w tym pożegnaniu pułkownika Łupaszki. To jest taki optymistyczne też na przyszłość. Musimy przejść do kolejnego tematu, który rzeczywiście był bardzo ważny w tym tygodniu, tematu, który wiąże się z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest kwestia, właściwie kilka kwestii, bo to jest sprawa podjęcia decyzji przez Prokuraturę Okręgową Praską w Warszawie, że nie będzie śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązku przy niepublikacji tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o samym Trybunale, ale także kwestia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które niby nie wiedzieć, jaką rangę ma, ale jakby opowiada się za tym porządkiem, który teraz wprowadza jakby Trybunał Konstytucyjny. No i dziś kolejna sprawa. Komisja Wenecka w Polsce sprawdza ustawę o policji i list prezydentów, tak? Byłych prezydentów, którzy absolutnie alarmują, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Zapraszam na materiał. Oficjalne stanowisko prokuratury pojawiło się tuż po godzinie 12. Wcześniejsze doniesienia medialne się potwierdziły. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych.
W toku prowadzonego postępowania sprawdzającego nie stwierdzono, aby doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego lub interesu jednostki, zwłaszcza o charakterze umyślnym. Ta decyzja, zdaniem opozycji, nie pozostawia wątpliwości. To przykład na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce przestrzegać prawa, uważa Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Ja myślę, to jest pierwszy duży sukces pana ministra Ziobro, który zapowiedział, że będzie bacznie się przyglądał postępowaniem prokuratury, a jako prokurator generalny ma to prawo. Taki obrót spraw nie dziwi również prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten wyrok został opublikowany. Trzeba dołożyć wszelkich starań i naprawdę nie da się pogłębiać dwóch porządków prawnych. Przypomnijmy, że wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę stwierdzającą, że nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące. To wyrywkowe traktowanie konstytucji, ocenia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jest to taki bunt salonu prawniczego przeciwko rządzącym, a tak naprawdę przeciwko zwykłym ludziom. Podobnego zdania jest prezydencki rzecznik. Wydaje mi się, że ta decyzja, uchwała Sądu Najwyższego, to jest element pewnej eskalacji konfliktu. Marek Magierowski dodaje, że prezydent chce spokojnego rozwiązania tego sporu i radzi poczekać na ustalenia zespołu ekspertów. Jeżeli popatrzymy na całokształt przepisów normujących zasady działania Trybunału Konstytucyjnego, to jednoznacznie z nich wynika, że samo wydanie orzeczenia nie jest dostateczne do tego, żeby ono weszło w życie. Mówi mecenas Stanisław Zapotoczny. Czyżbyśmy mieli sytuację, w której sędziowie Sądu Najwyższego stawiają się ponad prawem i zaczynają stosować przepisy dla siebie wygodne, zupełnie pomijając te, które wygodne nie są? No i pytanie. Czy tak jest? Ale to może zanim wrócimy do tego, co było, to teraz to może trochę od końca zaczniemy, bo teraz Prawo i Sprawiedliwość złożyło właśnie dzisiaj nowy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i trochę tę sytuację będziemy mieli taki reset w ogóle. No, ta ustawa, którą zakwestionował Trybunał w swoim mniemaniu, to teraz będzie już nie była i będzie nowa. O ile zostanie przyjęta przez Sejm, bo ta ustawa, tak jak dzisiaj mówi przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, poseł Ryszard Terlecki, jest pewną propozycją do rozmów z opozycją, między innymi. No właśnie, ale czy w tej sytuacji, kiedy już właściwie wydaje się, że to się tak zapętliło, tak się zaogniło, czy ten dialog i te rozmowy, nawet jeśli propozycje Prawa i Sprawiedliwości będą rzeczywiście konstruktywne, nie spotkają się po prostu z odpowiedzią opozycji nie, bo nie, bo tak to bywa. Ale bo wygląda na to, że wcale nie chodzi o żadne porozumienie. No właśnie. Tylko o prowadzenie wojny tutaj akurat przeciw rządowi. No tak, bo próbuje się ten konflikt podgrzewać ciągle, przenosić na kolejne, tak, i tu samorządy, tutaj już Sąd Najwyższy się odzywa, tak, i tutaj sędziowie są właściwie wykorzystywani do tej walki politycznej, choć wielu z nich uważa się za niepolitycznych, a wręcz apolitycznych, także ta sytuacja rzeczywiście zdaje się wydawać nie do przewidzenia tak naprawdę, to znaczy rzeczywiście jest ten konflikt podgrzewany i na tym bardzo zależy wielu środowiskom. Tutaj odnośnie jeszcze tej decyzji Sądu Najwyższego też można zapytać, na jakiej w ogóle podstawie taka... Jaką to ma moc w ogóle, tak? Jaką moc ma, a zresztą tam w tym stwierdzeniu Sądu Najwyższego był taki zapis, że ta ustawa o Trybunale straci domniemanie konstytucyjności, gdy wyrok Trybunału zostanie ogłoszony, no, ale to też... Jeżeli gdy traci, jest to znaczy nawet nieogłoszony, tak? Nawet nieogłoszony, tak. Czyli to znaczy, że jednak cieszyła się domniemaniem. Czyli cieszyła się domniemaniem, to na jakiej zasadzie w takim razie Trybunał zebrał się w składzie, który nie odpowiadał stanowi prawnemu, ówczesnemu. Wtedy powinien się zebrać tak pełny skład. Według tej ustawy to było 13 sędziów prawnych. To jest ciekawa zagadka logiczna. Tak, ja jeszcze bym tutaj dopowiedziała, że oprócz tego, że no, ci sędziowie czy są bardziej czy mniej świadomie wykorzystywani do walki politycznej, to jednak ja tutaj jestem trochę tak nieco zbulwersowana faktem takiej trochę sędziowskiego poczucia solidarności, tak? Bo kiedy to jest potrzebne w słusznej sprawie, tak jak nie wiem, w przypadku lekarzy, tak? Często bywa, że
że ktoś popełni błąd i trzyma się za nim murem, chociaż powinien odpowiedzieć za swoje czyny. Tak samo w przypadku sędziów. Jednak w sądach też nie doszło do takiej dekomunizacji i to się pewnie też mści. Ale to przypomnijmy, kto zablokował tą... No właśnie. Kiedy, przed laty Trybunał Konstytucyjny. No właśnie i to jest, myślę, pokłosie tego. Ja mogę powiedzieć ze swojej działki, bo ostatnio akurat w tym tygodniu w naszym dzienniku ukazał się artykuł o opozycjoniście, który 8 lat czeka na wyroki w sprawie zadośćuczynienia za doznane szkody na zdrowiu, które doznał podczas internowania, gdzie go pobili. On czeka 8 lat na wyrok, sędziowie wydają, jest odsyłany od instancji do instancji, sędziowie wydają w jego sprawie no, kuriozalne wyroki, natomiast ciekawostką jest na przykład to, że w jednym z sądów, w którym w jego sprawie się orzeka, na 16 sędziów sądu Wydziału Karnego, 6 orzekało w sprawach opozycjonistów w latach 80., czyli wysyłało ich do więzienia, więc no, trudno tutaj mówić, żeby ta sprawa rzeczywiście była czysta i załatwiona i to się niestety teraz mści. Właśnie, ciekawa sprawa, ciekawa i trudna sprawa. Pytanie, co dalej z profesorem Zaradkiewiczem z jednego z biur Trybunału Konstytucyjnego, który jako pracownik Trybunału Konstytucyjnego w jednym z wywiadów powiedział, że no są wyroki, które nie spełniają wymogów formalnych i de facto orzeczeniami nie są. Z tego, co podają media, profesor Zaradkiewicz ma spakować walizki. No tak. Pan profesor Zaradkiewicz w tych swoich wywiadzie czy wypowiedziach przed kamerą poruszył takie interesujące kwestie. Też trudno mówić, że był osobą jakąś zaangażowaną. Raczej wyłożył te wątpliwości, które teraz... Prawne wątpliwości, które są. On chyba tam od kilkunastu lat pracuje, także... Tak, zdaje się, że od 15 lat. I też słyszałem właśnie to stwierdzenie wygłoszone tam przed kamerą telewizji publicznej, że Trybunał, tak jak każdy sąd, powinien działać według tych ram nakreślonych przez ustawodawcę. To też nie jest żadne odkrycie Ameryki, to jest 197 zapis konstytucji, artykuł konstytucji. I też jeżeli pan profesor przewodniczący, prezes Trybunału Rzepliński będzie udawał, że tego artykułu nie ma, no to wcale nie znaczy, że go nie ma. Tak, no bo jest. Jeszcze jedna kwestia, Komisja Wenecka w podróży po Polsce. Drugie, przybycie do Polski, badanie ustawy o policji, spotkanie z parlamentarzystami, w resorcie sprawiedliwości, w prokuraturze krajowej, rzecznika praw obywatelskich. Taka jest rola Komisji Weneckiej, bada sobie sprawy, które ją interesują. No, proszę bardzo. Trzeba poczekać na podsumowanie jej prac, bo to jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest stanowisko klubu Kukiz 15, które dzisiaj usłyszeliśmy. Nie spotkało się bodaj tak, z nim. Dlatego, że uważają, że przedstawiciele narodu, jakim są parlamentarzyści, nie muszą tłumaczyć się przed żadnym zewnętrznym gremium z tego, co uchwalają Sejmie. Już te sprawy zaszły jednak za daleko. Przez opozycję sprawy te wewnętrzne polskie wyciągane są na forum międzynarodowe. I to naprawdę źle po prostu wygląda. No jeżeli tutaj, czy mówimy tutaj o jakiejś skuteczności działań opozycji, nie wiem do czego ma to zmierzać. Chyba może to jest nakierowane na to, że Polacy się mają zdenerwować na to, i stwierdzić, że jak już PiS nie będzie rządził, to będzie spokój na arenie międzynarodowej, bo dzisiejsza opozycja nie będzie już szkodzić Polsce. No chyba na... Może chodzi o referendum, o którym mówił Grzegorz Schetyna. Referendum no tak. W obronie wystąpienia czy pozostania Polski w Unii Europejskiej. No to jest o tyle kuriozalne, że kilka dni wcześniej podobne referendum sugerował profesor Krasnodębski i wtedy to było odsądzane od czci i wiary i w ogóle opozycja twierdziła, że to chybiony pomysł i w ogóle jakiś wręcz chory. Natomiast kiedy pojawia się takie stwierdzenie z ust Grzegorza Schetyny, to jest no, trochę dziwne, dlatego że wydaje się dość nieprzemyślane i może mieć skutki odwrotne do tego, o czym mówił w wywiadzie właśnie dla jednej z gazet Grzegorz Schetyna. Ale ja nie wiem, czy ktoś chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Ja tylko przypomnę, że jedno takie referendum mieliśmy nie tak dawno, we wrześniu, i
to, które kosztowało 100 milionów złotych, ile poszło? 7% osób? Jeżeli zwykli wyborcy mówią, że za to referendum ktoś powinien z własnej kieszeni zwrócić pieniądze, to ja się przychylam, rozumiem te żądania. Może Platforma rzeczywiście z własnych partyjnych pieniążków powinna pokryć się ewentualny pomysł referendum? 13% poparcia w ostatnim sondażu dla Platformy. Platforma ma po prostu problem, nie może sobie znaleźć miejsca po 8 lat rządzenia i to wynika właśnie teraz, te wszystkie sytuacje, z którymi mamy też miejsce, bo tutaj jest gra na tak zwaną tą totalną opozycję, co właściwie się nie do końca sprawdza, bo to też trzeba umieć robić, a niestety Platforma cierpi też na brak przywództwa. I to się po prostu teraz tak nie sprawdza za bardzo. Ale w tej chwili to też mamy taką już grę na przeżycie, gdzie jest Platformie, właśnie jak pan redaktor tutaj wspomniał, te sondaże są coraz gorsze. I teraz już jest taka sytuacja, że jest próba mobilizacji tego najbardziej żelaznego elektoratu, żeby ta Platforma po prostu nie zginęła, żeby tych ludzi jakoś zatrzymać. Mówią, że jest coraz gorzej, dlatego że twarzą Platformy zaczął być Grzegorz Schetyna, a twarzą obecnego rządu zaczyna być program 500+, który 30 dni, miesiąc mija od jego wprowadzenia. No i rzeczywiście, dosyć sprawnie, dosyć konkretnie, pierwsze wypłaty już mamy. Spójrzmy na materiał. To pierwszy miesiąc działania programu. Wpłynęły ponad 2 miliony wniosków o wsparcie. To 3/4 spodziewanej liczby. Niemal 500 000 z nich wpłynęło drogą elektroniczną. Minister Elżbieta Rafalska dodaje, że jest 400 tysięcy decyzji o wypłacie środków, a do rodzin trafiło już 127 milionów złotych. To jest naprawdę radykalna poprawa sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych, rodzin z dziećmi. Program znacznie obniża zagrożenie ubóstwem. W tym pierwszym miesiącu działania programu jego nowelizację do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda. W jej myśl świadczenie nie będzie mogło wpłynąć na obniżenie alimentów. Taki wyrok sądu już bowiem zapadł. 500+ nie podlega również komorniczej egzekucji. Dodatkowym zabezpieczeniem przed ewentualną egzekucją było założenie dodatkowego konta i oddzielenie wspólnych dochodów od wpłat z 500+. Zobowiązaliśmy wszystkie gminy w Polsce, aby do tytułu przelewu 500+, wpisywały, że to właśnie pochodzi z programu 500+. To dodatkowe zabezpieczenie pieniędzy, które już w myśl ustawy takiej egzekucji nie podlegają, mówi wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. W ministerstwie zauważono również pewną pozytywną tendencję. Znamy tę sytuację, w której w marketach podnosi się wynagrodzenia osobom pracującym na kasach, mamom, kobietom najczęściej, obawiając się o dalsze ich zatrudnienie, czyli efekt zupełnie odwrotny też niż my widzieliśmy. Nie dezaktywizacja, tylko wzrost wynagrodzeń albo pewność zatrudnienia na rynku. Czarne scenariusze, które pisali przeciwnicy programu, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Program 500+ będzie działał jak swoiste koło zamachowe, mówi Janusz Szewczak, ekonomista i poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jest pewien rodzaj stymulowania wzrostu gospodarczego. Jeśli pieniądze są dobrze zainwestowane w rodziny, w polskie dzieci, to one wracają do budżetu państwa, do gospodarki poprzez większe wpływy podatkowe, opłaty różnego rodzaju. Rodziny na taki program konkretnego wsparcia czekały od lat. Pani Agnieszka Janiak z Wrocławia ma troje dzieci. Dla rodziny i pociech zrezygnowała z kariery naukowej. Jej praca to wychowanie. Program 500+ będzie dla jej rodziny konkretnym wsparciem. Wypełniłam wnioski, a że nikogo akurat nie było, to panie mi pomogły. Była też pani kierownik, od razu zatwierdziły. I aż jestem zdziwiona, bo to było 13 kwietnia, a pieniążki już wczoraj widziałam, że były na koncie. Państwo Janiakowie mają już plany, na co wydadzą dodatkowe środki. No i myślę, że na jakieś kursy językowe dodatkowo. No i część zbierzemy na wrzesień. A miał się zawalić. No właśnie, począwszy od samej strony technicznej, tak, że tutaj zostanie ministerstwo i wszystkie urzędy zawalone wnioskami, będą kolejki, prawda, niebotyczne, a jednak się udało i rzeczywiście tu jest duży
duży plus tego programu 500+, mówiąc. 127 milionów wypłaconych. 127 milionów wypłaconych, już po miesiącu już 3/4 oczekiwanych wniosków jest złożonych. System się wcale nie zawalił. Ale też widać, jeśli podsumowujemy tutaj, że aż tyle osób się już zgłosiło w pierwszych tygodniach funkcjonowania programu, też widać, jak bardzo był ten program wyczekiwany, jak bardzo był potrzebny. Ale i to też odnośnie też sprawności obsługi, to też był egzamin pewien też dla samorządów, dla gmin, ale też taka możliwość wykazania się, bo nawet jeżeli samorządy dzielą te pieniądze z budżetu centralnego, to jednak też... To widać zresztą, jak wejdzie się na strony urzędów, że one się też promują na tym programie. To nie jest tak, że to jest ten program, to jest powiedzmy dobry, tylko rządowy, dobry moment, ale... dobry temat pani redaktor poruszyła. Mianowicie pytanie, jak ten program 500+ może się przełożyć na pewną walkę polityczną pomiędzy obozem sprawującym dziś władzę a opozycją, bo mam wrażenie, że ten program 500+ może, no krótko mówiąc, przyciszyć, przeważyć i trochę przyciszyć opozycję. Oczywiście to jest atut, argument po stronie PiS-u bardzo znaczny i tutaj będzie stronie przeciwnej trudno przeważyć i trudno wymyślić coś lepszego, coś bardziej nośnego. Natomiast no, myślę, że warto w tym momencie pójść za ciosem, nie zakończyć tylko na programie 500+, tylko dokończyć realizację kolejnych propozycji, które czekają i są bardzo pilne, bo przecież już wiadomo, że zaczęło się właściwie w dniu startu rządu, zaczęło się jego rozliczanie. Więc myślę, że trzeba wykorzystać to, że jest się no, na tej fali. Ale odnośnie tej walki politycznej, jak pan redaktor włączy jakąś telewizję, to zobaczy pan, że jest trybunał i trybunał i trybunał, a o 500+ gdzieś tam jedna bo gdyby informacja. Coś się waliło w sprawie trybunału, w sprawie 500+, to pewnie by wtedy było ciekawsze, tak? No, takim bardzo dobrym przykładem dzisiejszego dnia jest to, co dzieje się, to stało się w Sopocie, gdzie radni Sopotu woleli zająć się uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a nie kwestią bezpieczeństwa miasta, ale które w statystykach policyjnych naprawdę jest na samym dole. Ale to właśnie mamy kolejne potwierdzenie, że ta sprawa Trybunału Konstytucyjnego to jest tylko element polityczny, tylko i wyłącznie element politycznej walki. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Nasz dziennik, redaktorzy, pani Aneta Przysiężniuk-Parys, dziękuję bardzo. Dziękuję, z Panem Bogiem. I pan redaktor Artur Kowalski, dziękuję również. Dziękuję, szczęść Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Warto Zauważyć w mijającym tygodniu, już za tydzień serdecznie zapraszam z Panem Bogiem.